Witam was wszystkich serdecznie, słuchajcie, odniosę się tutaj do artykułu w Onecie, gdzie jest napisane, że Kielce nie mają żadnej podpisanej umowy z Marcinem Najmanem, czy z organizacją MMA VIP na udostępnienie hali. No właśnie, i teraz może zadać sobie pytanie, czy Najman leci tak samo jak Żurom na patencie? Niby coś organizuje, niby coś jest, ale nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, wszystko się okaże w trakcie. Dlatego Marcin Najman moim zdaniem wykazał się, czy, przepraszam, cała organizacja MMA VIP wykazała się pełnym nieprofesjonalizmem. Tak się nie robi. Dlatego jeszcze biletów nie ma w sprzedaży. A co do Żyroma, wczoraj miało być pokazane, że Słowik mówi, że on jest taki w porządku, taki e, sztywny. Oczywiście filmiku nie ma. I ostatnia sprawa. Miało, szukałem tej całej licytacji, gdzie można wylicytować trening z Andrzejem dla Włośb. Też tego nie ma, także pewnie to kolejny Farmazon. Tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się. Do utrzenia. Pozdrawiam. Hej!